Cześć wszystkim, Faza Razem, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, sezon 24 zaczął się już na dobre. Ze mną mój nowy nabytek, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przed Wami przedstawiam oficjalnie po pierwszym 1000 km, który zrobiliśmy razem, KTM 1290 Super Adventure w wersji S. Tadam! Mówiłem od zeszłego sezonu, że będę zmieniał MT10, że już swoje przejeździliśmy, że czas na coś nowego, że trochę mnie ciągnie turystyka. Jak powiedział, tak zrobił. Jak widzicie, KTM ze mną, rocznik 2020. Stan perfekcyjnie, po prostu idealny. Jak go zobaczyłem, to się zakochałem od razu, bo po prostu nie ma się do czego przyczepić. Minimalny przebieg, jak na czterolatka, naprawdę super opcja. W dobrych pieniądzach wyciągnięty, także myślę, że bardzo spoko. Dwa kufry boczne Stura-Techa, torba na zbiornik była w zestawie, jak widzicie, jeżdżę na razie bez. Natomiast tak jak powiedziałem, 1000 km za nami, no i cóż, taka szybka recenzja dla Was, bo pewnie jesteście ciekawi moich pierwszych wrażeń po przesiadce z MT10. I tak też Wam to przedstawię, czyli porównamy sobie trochę, no tego się, w zasadzie tego się nie da porównać. Opowiem troszkę o moich własnych odczuciach po tym 1000 km, który zrobiliśmy razem. Bo różnica jest kolosalna. Jeżdżenie na MT10, a jeżdżenie na 1290 to jest po prostu przepaść praktycznie pod każdym względem. Także trochę Was tu poprowadzę, trochę Wam poopowiadam. Mam nadzieję, że pośmiejecie się razem ze mną, bo to, co ja tutaj przeżywam, to jest naprawdę niezła przygoda. Największy plus, na jaki zasługuje KTM, i to w ogóle nie ma dyskusji, zresztą myślę, że większość turystyków na ten plus zasługuje, to jest oczywiście pozycja. Tutaj siedzimy prosto, mamy zamiast kierownicy wiosło, nogi mamy praktycznie proste. Minus jest taki oczywiście, że jest wysoko do ziemi, chociaż ja to traktuję w kategoriach plusów, bo bardzo mi się podoba to, że jak stoję, to dwoma nogami stoję na paluszkach. Jak chcę stanąć na jednej nodze, to muszę się troszkę oprzeć na boku. Natomiast fajne jest to, że siedzi się wysoko, dużo się widzi. Pozycja w tym motocyklu jest genialna, po prostu wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj trochę minusów jest, jeżeli chodzi o przełączniki i tak dalej, to nie chcę się w to zagłębiać, bo wkurza mnie to, że kierunkowskaz jest trochę za wysoko, że klakson jest trochę za nisko, że świateł z awaryjnych do dziękowania nie ma w ogóle pod ręką, bo guzik jest w ogóle gdzieś ukryty. Oczywiście to minusy. Minusem jest wysoka szyba akcesoryjna, która tu w tym motocyklu była, bo mam na linii oczu dokładnie linię szyby, po podniesieniu mam ją wyżej, natomiast patrzę wtedy przez nią, co wkurza mnie jeszcze bardziej, więc tutaj szyba jest in minus oczywiście. Jeżeli chodzi o samą pozycję, petarda. Jeżeli tutaj chodzi o siedzenie, trzymanie się, na ogromny plus zasługują handbary, bo ten, kto wymyślił handbary, to po prostu jest geniusz. Mamy 8-7 stopni, chowamy, nie trzeba grzanych manetek i jest wystarczająco ciepło, także tutaj handbary ogromny plus. Jeżeli chodzi o tułowo profilowanie, tu wszystko jest tak, jak powinno być. Nie ma tutaj żadnego problemu, bardzo fajna pozycja. Nie ma kłopotu, tutaj w zasadzie nie zauważyłem żadnych minusów. Mega mi się ta pozycja podoba. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że siedzę bardzo wysoko, dlatego kilka razy już mnie zaskoczyło to, że jak staję na światłach, no to ciężko mam czasem do ziemi sięgnąć, szczególnie jak nagle się okazuje, że pod nogą jest kolejna. Na Yamasze tego nie było, tam się działo dużo niżej. Natomiast tu jest taki plus, że jak jedziecie, to wszystko widać, patrzycie troszkę z góry, jest bardziej komfortowo. Także jeżeli chodzi o pozycję, gigantyczny plus względem Yamahy, KTM, punkt dla niego. Dobra, od pozycji idziemy sobie oczywiście dalej, bo tu jest największy plus, jaki jest tego motocykla i w zasadzie mnie przekonał. To jest półaktywne zawieszenie WP i z przodu i z tyłu zamontowane. Jak widzicie, wszystko jest sterowane, tu wchodzimy sobie do menu. Możemy sobie ustawić, w jakiej konfiguracji jedziemy, czyli czy kierowca z bagażem, kierowca z pasażerem, kierowca z pasażerem i z bagażem. Mamy tutaj opcję tłumienia, mamy wersję sport, mamy wersję street, comfort i off-road. I tak naprawdę wszystkie te ustawienia wpływają bezpośrednio na pracę tego zawieszenia. Powiem Wam szczerze, że po 1000 km niewiele mogę powiedzieć. Jeżdżę cały czas na streetie, żeby się po prostu nauczyć. Jeździłem troszkę na off-roadzie, jest bardzo miękko, także tutaj jak najbardziej zasługuje to również na plus. Ale jeżeli chodzi o tak naprawdę wiedzę fachową, jak to zawieszenie się zmienia i tak dalej, jeszcze za mało kilometrów z nami, żebym mógł coś o tym powiedzieć. Fajnie to działa, działa to płynnie jak najbardziej. Można to zmieniać w czasie jazdy, nie ma żadnego kłopotu. Także tutaj bardzo duży plus, bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o awaryjność, ponoć jej nie ma. Z tego co wiem, ustawienie wstępnego napięcia musimy
ustawiać, kiedy motocykl stoi. Najlepiej robić to na centralce. Jeżeli chodzi o opcję dumping, czyli pracę samego zawieszenia, można to robić w czasie jazdy przy zamkniętej manecie. I jak jesteśmy już tutaj, od razu Wam powiem o trybach jazdy. Jeżeli chodzi o manetkę gazu, mamy również Sport, Street, Rain i Offroad. I tutaj to działa bardzo fajnie, nie ma żadnego problemu, zmienia się to od razu, bardzo szybko. Zamykamy tylko manetę i motocykl całkowicie zmienia swoją charakterystykę. Jeżdżę na Streetie, próbowałem na Offroadzie, jest bardzo przyjemnie, bardzo delikatnie ta manetka reaguje. Natomiast na rejsie faktycznie KTM pokazuje, co potrafi. I tutaj oczywiście również jest duży plus Prawda? Dla niego. Mamy oczywiście ABS, można również ustawić road albo offroad, jeżeli, i oczywiście można go wyłączyć całkowicie, co nie jest absolutnie polecane. Także jak widzicie, zawieszenie mamy tutaj, to będzie doskonale widać. Mamy zawieszenie tutaj sterowane elektronicznie. Tu w ogóle wszystko jest elektroniczne, zaraz Wam opowiem, jakie tu są bajery, bo naprawdę jest tu w czym wybierać. Jeżeli chodzi o zawieszenie, mega fajnie, komfortowo. Troszkę momentami na opcji offroad albo nawet na opcji street troszkę za miękko, natomiast myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. Tak jak powiedziałem, jak widzicie, jest tu trochę bajerów w tym motocyklu, natomiast jest tego dużo, dużo więcej. Ja też nie wszystko mam, natomiast już Wam pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj oczywiście system bezkluczykowy, czyli kluczyk włożę w kieszeni. Jedyne, co potrzebujemy zrobić, naciskamy sobie kłódeczkę. Motocykl nam się uzbraja, nie ma problemu. Wszystko jest tutaj sterowane z poziomu, tak jak Wam pokazałem, z poziomu manetki. Mamy tempomat, mamy oczywiście tutaj fajny bajer, to są kierunkowskazy, które nie wiem, czy będzie słychać. Pracują jak zwykłe, natomiast guzik jest zwarciowy i plus jest taki, że po 10 kliknięciach z automatu kierunkowskaz się wyłącza. Także największy problem wszystkich motocyklistów, czyli migający kierunkowskaz, tutaj tego problemu nie ma. Jeżeli chodzi tutaj, tak jak Wam wspominałem, guzik od awaryjnych jest tu u góry, co jest kompletnie bezsensowne. Zbiornik paliwa, jak widzicie, również jest bez kluczyka. Otwiera się tylko, kiedy motocykl jest rozblokowany. Regulacja szyby jest manualna, natomiast to jest plus. Minusem jest oczywiście to, że ta szyba jest duża i jak słyszycie, wydaje bardzo nieprzyjazne dźwięki. Jeżeli chodzi o większe bajery, które ma tutaj KTM, to są jeszcze grzane manetki i grzana kanapa, których u mnie niestety nie ma. Natomiast tutaj widzicie wszystkie sterowania, to jak najbardziej jest. Gdybym miał grzane manetki i grzaną kanapę, tu jeszcze mam dodatkowe ikonki, których ja tutaj niestety nie mam. Mamy u góry z bajerów, mamy ładowarkę 12V. Natomiast plusem jest to, że tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie, o, może jakoś tak, że tutaj mamy schowek na telefon. Mały, bo mój telefon tutaj niestety nie wchodzi, ale w środku jest również gniazdko USB. Także jak widzicie, Austriacy pomyśleli nawet o tym, żeby w kokpicie zrobić schowek. Wiem, że w KTM-ie nowym jest schowek tutaj na przodzie zbiornika, natomiast w starym jest to tak rozwiązane. No i z bajerów tutaj w zasadzie tyle, czyli mamy to zawieszenie półaktywne, mamy te wszystkie bajery elektroniczne, mamy oczywiście ABS-y, kontrolę trakcji i tak dalej, więc tutaj nie ma problemu. Mamy system hamulcowy Brembo, który sprawdza się doskonale, chociaż powiem Wam szczerze, że klocki fabryczne tutaj są założone jeszcze i strasznie piszczą. Hamują dobrze, ale strasznie piszczą, dlatego chyba pójdą do wymiany. Jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się. Natomiast jeżeli chodzi o hamulce, jeżeli chodzi o zawieszenie bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, jeszcze za mało kilometrów znam. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj złego słowa nie powiem absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o ABS, ABS jest bardzo specyficzny, tutaj już zauważyłem, bo w Yamasze działał od razu bez żadnego problemu. A tutaj ABS jest tak jakby troszkę śpioszek. Troszkę śpioszek, czyli jeżeli jedziecie 2 albo 3 na godzinę, na przykład jeżdżę po garażu, po piasku, bo mam zapiaszczony garaż, to tam ABS działa wtedy, kiedy chce i kiedy mu się przypomni. Jak jedziecie szybciej, bo tu już próbowałem przy większej prędkości, jak jedziecie szybciej, to nie ma żadnego problemu, ABS działa od razu na dotknięcie i to jest bardzo spoko. Jeżeli tutaj już widać oczywiście również kanapę, kanapa dzielona, zobaczymy. Ja w tym sezonie chcę pojeździć troszkę z synem. Widzieliście w poprzednich odcinkach, że się przygotowywaliśmy do wspólnego jeżdżenia, także wszystko przed nami. Jak widzieliście, bajerów trochę ten motocykl ma. Prowadzi się bardzo sympatycznie. Natomiast teraz rzecz najważniejsza, czyli o zawieszeniu powiedziałem, o pozycji również najważniejsza rzecz, czyli oczywiście silnik, bo tutaj jest
tutaj chyba jest największe moje, mogę powiedzieć, że rozczarowanie tak naprawdę. Rozczarowanie pod tym względem, że zanim kupiłem KTM-a, jak mówiłem, że się przymierzam do 1290, wszyscy mówili, stary, to jest 1.3 w VC, wyrwie ci ręce. Wiecie co, ja jeździłem 5 lat na MT-10, to nie jest wolny motocykl, nie ma mało mocy i dużo nie waży, więc jest bardzo szybki. I tak naprawdę spodziewałem się, może na wyrost, spodziewałem się faktycznie wielkiego wow. Siadając na KTM-a, po pierwsze, pierwsze moje negatywne wrażenie to jest, nigdy nie lubiłem silników V2 i tutaj też go nie lubię. Przede wszystkim pierwszy minus, najbardziej rzucający się w uszy w tej sytuacji, to jest dźwięk. Dźwięk seryjnego tłumika V2 jest okropny. To jest po prostu duża kosiarka, ja tego dźwięku nie znoszę. Jeżdżę po prostu w słuchawkach z muzyką. Póki tego tłumika nie wymienię, no, jest tragedia. Jest tragedia, zresztą posłuchajcie sami. Jak słyszeliście, nie ma czego słuchać kompletnie, natomiast to jest pierwszy minus. Drugi, jeżeli chodzi o moc tego silnika. Tutaj wszyscy, tak jak wspomniałem, wszyscy straszyli, że będzie mega szybko, będzie wyrywało z rąk i tak dalej. I tutaj nie jest tak, jak mówili. Silnik jest duży, moment jest od samego dołu, jest w każdym zakresie obrotów, na każdym biegu i to jest genialne. To jest genialne w dużej VC, że można się wyzbierać z każdej prędkości, nawet na za wysokim biegu, odkręcacie manetę i on odchodzi jak lokomotywa bez żadnego problemu. Tego w Yamasze nie było, bo w Yamasze trzeba było redukować albo czekać, aż obrotomierz się zakręci. Tutaj jest boom od strzała i to jest mega fajne. Natomiast to nie jest taki boom, jak wszyscy mówili, że w ogóle wyrywanie rąk i tak dalej. Nie, jest bardzo dynamicznie, bardzo sympatycznie, bardzo elastycznie i to są plusy. Natomiast nie ma wyrywania rąk. Nie, nie, tu nie jest. Nie ma takiej tendencji. Nie ma tendencji do wstawania na gumę, nie ma tendencji do uciekania tylnego koła, więc ten moment jest bardzo przemyślany. Myślę, że jak się przyzwyczaję, to będzie mi się podobało i docelowo powiem, że tu jest fajniej. Natomiast po 1000 km tęsknię za Yamahą, bo za Yamahą było 1-2, się wstawało dwa razy na gumę i był po prostu pocisk. Człowiek miał wrażenie, że cię kopie w plecy. Tu tego nie ma, nawet na zawieszeniu race, na mapie race jest bardzo szybko, jest krótka reakcja na gaz, natomiast nie ma takiego szarpania. Tego nie ma i tego mi bardzo brakuje. I to jest takie moje pierwsze rozczarowanie, chyba największe w tej sytuacji, bo spodziewałem się większego wow. Nie ma źle. Motocykl ma 160 koni, waży 200 chyba 30 parę kilo, więc jest się z czego odpychać. To też nie jest tak, że ten motocykl jest powolny. Nie, nie. Jest szybki, jest dynamiczny, natomiast spodziewałem się większego efektu wow. Straszono mnie, że będzie w ogóle petarda. Jest petarda, ale taka, wiecie, taka mała ta petardka jest na razie. Może jak nauczę się nim lepiej jeździć, może jak zacznę bardziej tą manetą kręcić, zacznę z niego wyciągać więcej niż ja potrafię na razie, to będzie mi się bardziej podobało. Pewnie tak będzie. Natomiast na razie jest elastycznie, jest dynamicznie, jest bardzo fajnie. Jest ta manetka bardzo przewidywalna, motocykl również jest bardzo przewidywalny i to są plusy. Z minusów jest to, że nie ma tego efektu kopnięcia w plecy, że nagle po prostu jest strzał. Tego niestety nie ma. Dobrze, to był ten plus ujemny, czyli ten silnik, który jest ogromnym plusem tego motocykla, natomiast dla mnie jest troszkę in minus. A teraz przede wszystkim minus największy, który zauważyłem, oprócz wielkiej szyby i tego wkurzania, że nie widzę przez nią po prostu i dźwięku tego motocykla. Największy minus tego motocykla i tutaj nie ma o czym dyskutować, to jest totalnie nieprecyzyjne sprzęgło i skrzynia biegów. To jest to, co tutaj popełnili Austriacy, to jest moim zdaniem jakiś dziwny twór. Po przesiadce z Yamahy dochodzę do wniosku, że Japończyki to jest japońska precyzja. Siadamy na skalpel, tam wszystko było, sprzęgło było krótkie, jak miałeś quick shifter było jeszcze lepiej. Biegi wchodziły na dotknięcie, czy podeszwą, czy palcami, one przechodziły zawsze w punkt. Tutaj sprzęgło jest takie długie, że w ogóle trzeba całe palce, ja mam tu ogromne ręce, a trzeba całe palce wyciągnąć, żeby je wcisnąć. Jak już je wciśniecie, to kliknięcie polega nie na takim klik i ten bieg jest, tylko tą stopą trzeba naprawdę w kostce ruszyć,
żeby ten bieg przeskoczył. Te biegi wskakują, zasadniczo wskakują za każdym razem. Natomiast zdarza się głównie, jeżeli chodzi 1, 2 i luz, to tutaj jest zawsze przygoda i to już pewnie jak ktoś oglądał testy, to ja też to zauważyłem wcześniej, że macie taką sytuację, że macie 1, dajecie do góry, oczywiście żeby znaleźć luz, dajecie do góry, jest 2, dajemy na dół, jest 1, dajemy do góry i nagle cyfra na wyświetlaczu znika. I każdy by pomyślał, no że w takim razie chyba jest luz. Popuszczacie trochę sprzęgła, a motocykl zaczyna ciągnąć, pyk, skakuje 2. Wyszukiwanie luzu to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, także tutaj muszę nad tym popracować. Im dłużej jeżdżę, jest mi łatwiej, przede wszystkim wrzucam luz. Ja też tak bardzo często w Yamasze robiłem, że wrzucałem luz jeszcze na dojeździe do skrzyżowania, więc bardzo często, kiedy zrzucam z 2 na luz i się toczę, nie ma tego problemu. Problem jest, kiedy stoicie w miejscu, a jako nieprzyzwyczajony do tego motocykla, raz, że muszę walczyć z tą pozycją, że stoję wysoko na paluszkach, sprzęgłem próbuję ten luz złapać i tutaj uważam, że skrzynia do tego motocykla kompletnie nie pasuje. 6 biegów spoko, chociaż jakby było 8, też by nie było źle, jak w automacie z ZF, jakby było 8 biegów, nie byłoby źle. Biegi są, to też jest moim zdaniem troszkę taki odczuwalny minus w stosunku do Yamahy, biegi są trochę moim zdaniem za krótkie. W sensie, że 1, 2, 3 trzeba dosyć szybko wbijać do góry. Obrotomierz jest dosyć długi, natomiast powyżej 5000 jest taki przedziwny dźwięk, kiedy macie wrażenie, jak jedziecie nie patrząc na obrotomierz, to jeżeli byście słuchali tylko tego silnika, to on już ma, już prosi o kolejny bieg, a na obrotomierzu ma tak naprawdę 4, 5 albo 6 tysięcy, a kręci się do 12, więc tutaj jeszcze jest ten zapas, natomiast ja z przyzwyczajenia jeżdżę na słuch, czy samochodem, czy motocyklem i do tego się nie mogę przyzwyczaić. Może jak zacznę go kręcić bardziej, będzie mi się lepiej jeździło, ta skrzynia zrobi mi się dłuższa, bardziej elastyczna, będzie mi się łatwiej jeździło, natomiast powyżej tych 5000 znowu słyszę ten pieprzony tłumik z tyłu i do szału mnie to doprowadza, że on tak jęczy, dlatego te biegi przebijam. Sprzęgło i skrzynia nie podoba mi się w tym motocyklu kompletnie. Im dłużej jeżdżę, jest mi łatwiej. Na początku to było wielkie rozczarowanie, w ogóle się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Po tym 1000 km już kilka razy pojeździliśmy, jest lepiej. Natomiast porównując do MT10, to ta skrzynia to jest nieporozumienie. To jakbyście, nie wiem, w wiadrze z masłem, kijkiem machali, może to jest jakoś takie porównanie. Nie ma tutaj kompletnie żadnej precyzji. Jeżeli się jedzie dosyć szybciej, stosunkowo szybciej, to jest pyk, 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 jak się zmienia dynamicznie te biegi, one wchodzą. Oczywiście tutaj czytałem już na forum, wszyscy powiedzieli, że rozwiązanie tego problemu, bo wszyscy narzekają na tą skrzynię, rozwiązanie tego problemu jest jedno i oczywiste, czyli quick shifter działający w obie strony, wtedy sprzęgła używacie tylko do ruszenia i to będzie pierwszy zakup, jakiego ja dokonam w KTM-ie, czyli wydam 1800 zł na quick shifter, który się tutaj wpina, koduje się go z poziomu komputera, wszystko działa plug and play i ponoć to problem rozwiązuje. Na ten moment skrzynia wielki minus. Dobra, i ostatnie to, o czym chciałem wam powiedzieć, co jest niestety minusem, nie wiem co jest powodem, bo powodów ponoć jest kilka, czytałem na forum, to jest niestabilność prowadzenia. Tutaj w tym motocyklu jest wielkie wiosło, jest duży piec, jest lekki przód, jest duża opona z przodu, bo to jest koło 19, w wersji R terenowej jest 21 nawet. Tutaj jest 19 z przodu, 17 z tyłu, lekki przód, wysoki pośrodek ciężkości i niestety, ale zauważyłem od pierwszego dnia, że powyżej 120-130, kiedy zaczynamy jechać trasą, to motocykl ma tendencję do bardzo niestabilnej jazdy, to tak delikatnie mówiąc. On wpada w lekkie shimmy, on nie, tu jest oczywiście amor skrętu, więc tutaj nie ma tak, że shimmy, ono się rozpędza, pogłębia, nie. Natomiast cały czas, jeżeli położycie ręce luźno na kierownicy, to czujecie, że ta kierownica troszkę walczy. Jak wiatr zawieje, ona walczy troszkę bardziej, jak nie wieje, to troszkę mniej. Jak dajecie w palnik, zepniecie ciało, jest oczywiście troszkę lepiej. Natomiast motocykl ma tendencję do tego, że jest takie uczucie, że jest przednie koło jakby nie do końca się z asfaltem stykało. Tego nie było absolutnie w Yamasze, bo Yamaha prowadziła się po prostu perfekcyjnie, dotyk jechała zawsze tam, gdzie chciałeś. Zawsze czułeś, czy ona jedzie pełnej przyczepności, czy ona się lekko ślizga. Tutaj jest takie wrażenie, że na każdej prostej te koło delikatnie sobie tańczy. Z drugiej strony wjeżdżam w sekcję łuków, nie zakrętu, bo jeszcze tak dynamicznie nieraz, że pogody nie ma, jeszcze asfalt jest zimny, osolony po zimie. Ja jeszcze nic nie umiem. Smutnie mi telefon, jak widzieliście. Po zimie ten asfalt jest, jaki jest, natomiast jeżeli wchodzicie w ten zakręt już szybciej, to ten problem znika.
Czytałem na forum, niektórzy mówią, że ustawienia Amora to jedno, że opona na jakiej jeździcie to drugie, że ustawienie handbarów może mieć znaczenie, natomiast wszyscy wskazują, że rozwiązanie tego problemu jest albo gęsty olej do Amora skrętu, albo akcesoryjny Amor skrętu z regulacją. I tutaj też trzeba się będzie zastanowić nad tym, bo jeżeli ja tutaj zapakuję trzy kufry i małego pasażera, no to dociążymy tył, odciążymy przód i myślę, że to wrażenie będzie jeszcze gorsze, więc to jest również in minus na razie odczuwalny dla mnie. Fajne jest to, że motocykl się mimo wszystko trzyma tej drogi, macie taką pewność prowadzenia, natomiast nie jest to taka pewność, że nad wszystkim panujecie. W Yamasze było to, że jak się człowiek składał, to wiedziałeś, że jedziesz idealnie obraną linią. Tu jest takie wrażenie, że się składasz i jedziesz, ale nie za bardzo wiesz, kiedy będzie koniec przyczepności. Może to jest kwestia opon, może to jest kwestia mojego braku doświadczenia, jeszcze nie wiem, natomiast odczuwam to na ten moment in minus. Jest to dla mnie niepokojące. Nic złego się na razie przez ten 1000 km nie stało, natomiast wolałbym, żeby ta precyzja była większa. Dobra, jak widzieliście, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia z KTM-a. Popełniłem sobie KTM-a, będę teraz z tym żył faktem. Na razie to jest bardzo szorstka miłość. Czy go uwielbiam? Nie. Czy mi się podoba? Tak. Czy chcę na nim dalej jeździć? Oczywiście, że tak, bo przede wszystkim plan mam na podróżowanie. Tak jak Wam pokazałem, jest kilka plusów dodatnich, jest kilka ogromnych plusów jak pozycja, jest kilka plusów ujemnych jak ten silnik, elastyczność, to zbieranie się od samego dołu. Natomiast niestety brak wow. Są minusy, jak to niestabilne prowadzenie, jak dźwięk tego motocykla, jak to sprzęgło nieszczęsne. Więc tutaj suma summarum to jest na razie takie, wiecie, szorstka miłość albo takie małżeństwo z rozsądku, nie? Kupiłem go sobie bez testowania, bez jeżdżenia wcześniej. Wszyscy mnie pytali, czemu nie GS, bo na GS-a, ja zawsze mówię, na GS-a jestem po pierwsze za biedny, po drugie za młody, więc popełniłem KTM-a. Po Yamasze na razie kolosalnie inne wrażenie, nie da się tego w żaden sposób porównać. Bardzo często mam tak, że jadę i myślę sobie, że tęsknię trochę za MT-10, bo to był naprawdę genialny sprzęt. Potem sobie myślę, że jeździliśmy swoje, czas na zmianę, więc znowu zaczynam się uśmiechać do tego. Tutaj oczywiście pozycja i ten cały system, który steruje tym motocyklem, jest gigantyczny plus. Wyświetlacz, nawigacja, sparowanie telefonu, że mamy nawigację w telefonie włączoną, na wyświetlaczu pojawiają nam się wskazówki. Sterowanie mapą, zawieszeniem z poziomu manetki, bez żadnego pierdzielenia, zatrzymywania się i tak dalej, to jest oczywiście genialne. Ten motocykl ma bardzo wiele plusów i ja rozumiem, dlaczego ludzie go bardzo często wybierają i wszyscy, którzy na nim jeżdżą, mówią, że jest wielkie wow. Ja może z racji tego, że jeździłem tą Yamahą, która była fajna, szybka i bardzo nowoczesna, na razie tego takiego totalnego wow nie czuję. Natomiast myślę, że z biegiem kilometrów będzie coraz lepiej, bo ja też będę na tym motocyklu coraz lepiej jeździł, coraz lepiej go czuł. No i tak jak mówię, jak włożę tutaj opony, które będą takie już przewidziane trochę w teren, zjadę z asfaltu, pojadę na jakieś szkolenie enduro, takie oczywiście podstawowe, bo ja nie umiem kompletnie w offie jeździć poza samochodem, motocyklem w ogóle, także chętnie będę chciał się nauczyć, bo chciałbym docelowo pojechać taką, wiecie, Bośnia, może Czarnogóra, szutrami zjechać z asfaltu, nie bać się tego motocykla, nie bać się tej mocy. Wiem, że technika jazdy jest zupełnie inna niż ja znam do tej pory, dlatego to też będzie fajne doświadczenie. Tak jak mówię, jak człowiek się nie uczy i człowiek stoi w miejscu, to się cofa, tak? Także ta zmiana to też jest kwestia takiego kroku dla mnie w przód, bo to jest coś nowego, to jest coś, czego ja nie znam, to jest motocykl turystyczny pierwszy w moim życiu, bardzo duży, z bardzo dużym momentem, z bardzo dużą mocą i bajerami i możliwościami, których ja jeszcze nie umiem wykorzystać. Natomiast myślę, że będzie fajnie, no chociażby to, że za tydzień jadę na szkolenie na plac manewrowy, które organizujemy z Pawłem z Moto Odyssei i ja będę tam przede wszystkim ćwiczył w pachołkach, będę jeździł ósemki i tak dalej, żeby nauczyć się tym wiosłem operować. Fajnie, polecam, jeżeli ktoś nie jeździł, sobie spróbować, natomiast nie róbcie tego co ja, czyli nie kupujcie sobie KTM-a bez jeżdżenia na nim, bo możecie mieć duże zaskoczenie, no tak. Nie powiem, że źle, nie powiem, że dobrze. Na dzień dzisiejszy uważam, że to była fajna decyzja. Nie uwielbiam tego motocykla, nie kochamy się jeszcze, ale to będzie na pewno fajna przygoda. To będzie na pewno fajna przygoda i tego jestem pewien. Tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Jeżeli chcielibyście coś zapytać, co, jak działa, to ja to oczywiście sprawdzę, bo się nauczę, bo pewnie o tym jeszcze nie wiem. Tyle, dzięki, trzymajcie się, hej, na razie.